Witam serdecznie, moi drodzy, po paprańce. Zapraszam was na trening z kim? Nie ze mną, z Popkiem. No tak. Się w piekle. Siemano, siemano, dzisiaj kolejny dzień z zawodnikiem Prime, czyli dzisiaj widzimy się z Popkiem, gościnie też jest Soroko, chłopaki już po treningu, idziemy z nimi pogadać. Ja jestem, siema. Siema. Jak tam królu, widzę dobra forma. Tam jest gaz, naprawdę. Soroko, trenujemy, nie ćpamy, wasza była jego mać. Zrzuciłeś dużo kilogramów, no nie? Rzuciłem piątkę, jak na razie chcę pobić rekord świata. I wejść wady ciężkie, gdzieś 111 kilo i okazuje się, że wchody na tarczach jestem szybszy niż do tej pory. A nie jadłem 4 dni, 4 noce, praktycznie spałem, bo to było niesamowite wrażenie, przeżycie religijne. I postanowiłem, że pier... 124, jadę do 110, także przy 110 mam taki gaz, taką szybkość, że panowie, o czym rozmawiamy. Tak jak wam mówiłem, Popek nie ściemnia, naprawdę sumiennie ciężko chłopak ćwiczy, także ta walka z Kasiem... To jest pot, to są łzy ze zroczników. Słyszeliście, łzy za zroczników. Siostro, basen. Idziemy na basen. Witamy ponownie, z nami trener Popka, Rafał Maciaszek. Witam. Cześć, witam Dominik. Krótkie pytanie. W jakiej Popek jest aktualnie formie? W jakiej aktualnie formie? Życiowej. Zrobił parę kilogramów, poprawił mega wydolność, mega technikę, także myślę, że będzie fajna wykonana robota. Jeszcze mamy miesiąc czasu do walki. Jeszcze doszlifujemy jakieś tam elementy, które nie są dopracowane i robimy robotę. Jaki byłby wynik walki, jeżeli ta walka miałaby się odbyć w formule MMA? Jeżeli miałaby się MMA, no to myślę, że to pierwsza runda byłoby szybkie poddanie przez Popka. No a w boksie, no to tak naprawdę zobaczymy. Ja oczywiście będę faworyzował swojego zawodnika z racji tego, że też do niego się mocno przykładam. Już uważaj, na mnie! Ha, ha, ha! Ja, ale to jest do niedowiary! Nowy ja! Jesteśmy w moim królestwie, w Popek Kingdom. Będziemy golić mordę, nie ciąć, golić. It's my life, łączę nad ranem. Nagrywam fit z doktor Albanem. Robi mi kwit, sakwy wypchane. Weź mi zabroń, zawołaj mamę. It's my life, kocham te rapy. Lecę do przodu, nie zatrzyma mnie nic. Wchodzę do studia, jak do siebie, do chaty. Ty nogi ma swatek, czy są za hit. Dobra, dziękuję bardzo. Popek, czy wziąłbyś walkę na przykład z Don Kasiem na gołe ręce, nie? Na gołe. Dlaczego nie? Jeżeli by dopłaciliby troszkę więcej, bo to o to chodzi. Mógłbym się bić nawet, jak Van Damme owinięte, wiesz, tymi linami w żywicy i w szkle, tutaj chodzi tylko o hajs, także naprawdę, nie? Mógłbym. Czy w Prime zostaniesz, zagościsz na dłużej, czy to będzie tylko jedna walka z Don Kasiem i finito? Prime podoba mi się tak bardzo, że planuję zostać na dłużej. Z wielu względów jakby i finansowych i jest tak jakby federacja też szyta pode mnie troszeczkę, wiesz, także dwa razy na tak. Czasem mówią ci, że nie
nie dasz rady, a ich słowa lecą w dół jak wodospady. Uwierz górę, że ponad swoje wady możesz zdobyć cały świat, nie będąc doskonały. Czasem mówią ci, że nie dasz rady, a ich słowa lecą w dół jak wodospady. Uwierz górę, że ponad swoje wady możesz zdobyć cały świat, nie będąc doskonały. Paweł, w twoim życiu bardzo dużo się dzieje. Powiedz mi, czy nie masz problemu z pogodzeniem koncertów, treningów, walk? Jak w ogóle mija twój dzień, powiedz mi? Czy znajdujesz na to wszystko czas, siłę, energię? Czas na to znajduję, ale zaparam cały czas, jestem gdzieś w innym miejscu i robię naprawdę dużo rzeczy naraz. No wiesz, nie we wszystkich rzeczach możesz być dobry, niektóre wychodzą, niektóre nie wychodzą, ale czy koncerty można połączyć ze sportem i z tym wszystkim? No jest ciężko, powtórzę, ale się da. No tylko trzeba się skupić, żeby oddzielić, wiesz, żeby nie było tak, że koncerty staną się imprezami, a nie pracą. To musi być potraktowane jako robota. Wchodzę, wychodzę, ciach, troszkę później się kładę spać niż inni ludzie, bo nieraz gram ten koncert i dopiero trzecie jestem w fotelu. Także śpię sobie troszkę dłużej, ale wiesz, ale budzę się ciężwy i zapieram i to jest najważniejsze. I tylko w ten sposób, jak jesteś ciężwy, to się da, jak polecisz, to da sobie spokój. Po prostu zrobieniem tych rzeczy, bo ich nie połączysz po prostu. Paweł, byłbyś zainteresowany rewanżem z Pudzianem? Nie, my zostaliśmy kolegami, ja walkę tam przegrałem. Podejrzewam, że jakbym teraz wyskoczył z Mariuszem, on jest w takim sztosie, że tej walki też raczej bym nie wygrał. Pozdrawiam cię Mariusz i ten, widzimy się następnym razem gdzieś tam, nie? Ale nie żądam do niego jakąś nienawiścią. Myśmy zostali znajomymi, więc nie myślałem o tym w ten sposób, żeby brać z nim rewanż. Jeżeli chciałbym rewanż, to bardziej z Oświęcimskim niż z Pudzianowskim, ale Oświęcimski wtedy tego rewanżu nie chciał mi dać i ten, i tyle. Paweł, czym zaskoczysz Kasia w oktagonie? Na pewno siłą ciosu, to na pewno gubię wagę, na pewno będę wydolniejszy, szybszy niż do tej pory. No a stawiam tutaj bardziej na moje pierwsze, bo naprawdę jak trafię czysto, to będzie po zawodach. Tym mogę go zaskoczyć. Ty masz coś do powiedzenia, przyjacielu? Od jakiego czasu wróciłeś do treningu? Gdzieś jestem tak 2,5 miesiąca już w treningach. Został miesiąc, także 3,5 miesiąca gdzieś miałem tych przygotowań, nie? Jak twoja ręka po kontuzji w walce z Normanem? W dalszym ciągu się goi, w dalszym ciągu czuję, że coś mi tam grzęzi i ten przyłamałem jakby teraz tą obawę przed uderzeniem całej siły gdzieś tam w tarczy na worku. Paweł, czy uważasz, że ludzie się ciebie boją? Nie, ludzie mnie kochają. Ja tak uważam. No ja uważam, że ciebie się, powiem ci, nie da nie lubić. No ja generalnie, ja też jestem twoim fanem, jestem fanem twojego humoru, tekstów i w ogóle, nie? Dziękuję bardzo. Paweł, kogo zobaczymy w twoim narożniku? Tak jak ostatnio, no będzie Rafał, będzie Darek, prawdopodobnie Mario, bo nie wiem, bo ma zaraz walkę po mnie, ale ostatnio był też Mario u mnie w narożniku. Ten sam skład co ostatnio. Paweł, ogólnie dzięki za zaproszenie do domu. Powiedz mi, cała twoja twórczość, czy część twojej twórczości za nami? Trofea, płyty? Dużo leży gdzieś tam po bokach, dużo jest jeszcze nierozwiniętych. Jeszcze w studiu mam tego od ja na to mówię, ściana płaczu. To jest ściana płaczu i ten. Moja jakby spuścizna, no to co robię, co uprawiam, jest tego mnóstwo. Także tak, nie? Jeszcze w studiu i gdzieś tam leży jeszcze tego w... No, dziękuję wam za to. Słuchajcie, my na dzisiaj kończymy. Zapraszamy serdecznie 26 listopada na galę. Wykupujemy legalny dostęp do gali. Z mojego reflinka. Ram, pam, 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 pam. Na razie, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.